Grapentin, dalej Baumgartner, Weisek, Urbiuwej, Sznupka, Zepomerenke, Liebert, Strai, Riedirger i Trocha, a więc minimalne zmiany, bo ileż to już razy wymienialiśmy nazwiska tego typu jak Derner, jak Sznupkaze, jak Kurbiuwejd, jak Pomerenkę czy Spraj. I oto polska reprezentacja w bramce Młynarczyk, obrońcy Dziuba, Żmuda, Jałocha, Janas, Matysik, Lato, Majewski, Boniek, Szarmach i Smolarek. Rezerwowymi polskiej reprezentacji są Tomaszewski, Iwan, Kapka, Dolny i Wójcicki. W drużynie NRD Steinbach, Ulrich, Hause, Heun i w bramce Rudwalaj. Proszę Państwa, sytuacja w grupie. Powiedziałem, że dla drużyny NRD niezwykle ważne to spotkanie. O właśnie, to jest arbiter główny, który będzie prowadził spotkania Mistrzostw Świata w przyszłym roku na stadionach Hiszpanii. Właśnie arbiter z tego kraju, pan Lamo Castillo. Proszę Państwa, sytuacja w grupie, w której gra Polska, to jest grupa siódma, wiadomo, bez straty gola, bez straty punktu, drużyna narodowa, drużyna NRD, strata dwóch punktów na terenie Polski, remis ustawia nas. Zresztą te wszystkie obliczenia Państwu są już doskonale znane. Ja nawet mam tutaj takie obliczenia w przypadku, gdyby było, co by było, gdyby było. Na razie rozpoczynamy. Rozpoczął Majewski i już idący teraz Matysik. Smolarek wpada w środku pola któryś z zawodników NRD. Sędzia zatrzymuje grę. Unosi się w tej chwili z numerem 7, to jest chyba Pomerenkę i rozpoczynają rzutem z autu Konrad Weiss, zagrający z prawej strony, liczący, że tutaj gdzieś w okolicach jego powinien wędrować Grzegorz Lato. Na razie Grzegorz Lato jest tu. Teraz mamy czterech zawodników. Nie udało się przejść Andrzeja Szarmacha, ale jesteśmy w posiadaniu piłki, co jest niewątpliwie zaskoczeniem dla reprezentacji NRD. Stefan Majewski idzie lewą stroną, wysokość pola karnego, dośrodkowanie prawą nogą i rzut rożny dla reprezentacji Polski. Proszę Państwa, w pierwszych sekundach po rozpoczęciu gry z środka inicjatywa należy do zespołu polskiego. No ale gdzie tam jeszcze do 90 minuty gry? W każdym razie nie przejęli gospodarze piłki. Nie było tego huraganowego ataku o pierwszej minuty, jak to się zwykło określać. Teraz zamykamy tam prawą stronę. Jest Grzegorz Lato, znów wysokość pola karnego. Blisko niego Matysik, Grzegorz Lato w nogi zawodnika. Na lewą nogę teraz ze zwodem przechodzi. Wypuszcza w bój Dziuba. Gol, proszę Państwa, Szarmach, gol, pierwsza minuta. Polska reprezentacja prowadzi na stadionie w Lipsku 1-0. Niesamowita sprawa, a więc to przejście z środka boiska na lewą stronę. I to wspaniałe zagranie, tam zaraz zobaczą Państwo. O właśnie, dośrodkowanie i proszę zwrócić uwagę, Andrzej Szarmach jak za najlepszym czasu, jak 74 roku uzyskuje gola dla reprezentacji Polski w 60 sekundzie gry. To jest niezwykle ważne, no i chyba szokujące dla drużyny NRD. No proszę Państwa, takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Manewr reprezentacji Polski niezwykle udany. Ten atak od rozpoczęcia, kiedy piłka zaczęła wędrować od środka linii, niezwykle udany. Poszedł Młynarczyk, ma kontakt z piłką, to też jest ważne dla bramkarza. A więc początek fantastyczny, znakomity, proszę Państwa. Spodziewaliśmy się w momencie, kiedy rozpocznie pan Castillo ten mecz, tornada, huraganu, a tymczasem atak z udziałem czterech zawodników przy wsparciu drugiej linii i gol dla reprezentacji Polski w pierwszej minucie spotkania ze strzału Andrzeja Szarmacha. Rozpoczynamy akcję blisko narożnika pola karnego drużyny NRD. Jan Jałocha, Włodzimierz Smolarek do tyłu do Jałochy, z tyłu teraz w okolicach Strajka Janas, w okolicy Liberta rozgrywającego z Lipska, tu z Lokomotive Liberta Stefan Majewski. Pan Castillo pokazuje rzut wolny i rozpoczyna teraz dla drużyny NRD Riedigera Sztukarza.
Czadze. Prosto padłe podanie do Strajka, ubiegł go Janas, ślizgiem dalekim poszedł. Pchają się jednak gospodarze, idą jeszcze, rozmyślił się Jałocha, nie zaatakował, ma obok siebie Rigera. Riger, Jałocha nie atakuje, po pasie na prawej stronie teraz wymiana szybka z Wajze. Wajze, wysokość pola karnego, Jałocha naprzeciwko, próbuje asekurować jeszcze Majewski, wyjście polskiej drużyny, przygotowanie do kontry, Majewski krótko na lewą stronę, do Bońka, Boniek do tyłu. Na 40 metrów przed linią pola karnego zespół polski rozpoczyna akcję. Idzie, proszę Państwa, Matysik na lewą stronę do Sarmacha. Sarmach teraz prosto na nogę do Pomeremkę. I Pomeremkę rozpoczyna teraz robotę, misterną robotę dla drużyny NRD. Paul z Mudy, który przeszedł daleko, daleko od własnego pola karnego. Pan Castillo jest na miejscu. Tomaszewski, który zna tego pana ze spotkań Ligi Hiszpańskiej, bo przecież gra w Huraganie Alicante, mówił nam, że pan Castillo lubi używać żółtych kartek, lubi też upominać zawodników. Kontra, idzie Smolar prawą stroną, kto szybczy, Smolarek pójdzie tam na sam bramkarze. Pusta bramka, proszę Państwa, szansa dla polskiej reprezentacji. Nie ma bramki, gol! 2-0 dla Polski, proszę Państwa, Smolarek razem z Bońkiem, to coś niesamowitego. Wspaniała kontra. Jeszcze raz zobaczmy to. To jest Smolarek tam, miotający się z dwoma zawodnikami. Poszedł tam Grapeskin. No, zupełnie został wyprowadzony z pole. Jeszcze tutaj próbuje ratować Kurbiowaj sytuację. Piłka już jest poza boiskiem. I jeszcze Smolarek ją dopada. Poza bramką. Jeszcze Smolarek. I proszę Państwa, 2-0, a to jest dopiero piąta minuta gry. Polska reprezentacja zupełnie zaszokowała tymi czterema manewrami taktycznymi gospodarzy. Coś niebywałego. Przypomina mi się pierwszy mecz w 1974 roku z Argentyną tam na stadionach Republiki Federalnej Niemiec, kiedy to byliśmy w roli, no na pewno nie faworyta. I kiedy ten w ciągu 6 minut nasz zespół już objął prowadzenie. Znów atak polskiej drużyny prawą stroną. Drużyna gospodarzy nie bardzo wie, co się z nimi dzieje. Rzut rożny dla reprezentacji Polski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu zawodników mamy w ciągłym ataku. Defensywa daleko przesunięta od naszego pola karnego. Zbigniew Boniek. Defensywa łapiąca trzech napastników NRD na 30-40 metrów od naszego pola karnego. Te zasieki pomocy już też daleko ustawione w okolicach środka linii boiska, a cały ciężar gry wzięli na siebie napastnicy. Lato jest, chciałem powiedzieć, jest przy piłce i był przez moment przy piłce Boniek, ale zablokowany wybicie przez Pomeremkę poza boisko. I kolejny rzut rożny dla reprezentacji Polski. Koncert, 7-minutowy koncert biało-czerwony na stadionie w Lipsku. 2-0 dla reprezentacji Polski. Wyskok i praca w powietrzu tam Andrzeja Sarmacha. Drużyna NRD nie może ochłonąć po tym szoku, który nastąpił w ciągu tych paru dosłownie minut. No a tu już dwie bramki w zapasie reprezentacji Polski, a przypominam, bramki będą się liczyły w końcowych obrachunkach. Wyśmienite zagranie Władysława Zmudy, tam w końcowej fazie tego ataku na piłkę, jednak drugą nogą zahaczył przeciwnika, rzut wolny i do piłki ustawia się Hans-Jürgen Dörner, posiadający atomowy strzał, 30-letni reprezentant NRD. Będzie zmiana w reprezentacji Polski, utykający Szarmach. No, ogromna by to była strata, tak, jednak Szarmacha widzę tam po przeciwnej stronie boiska. Na razie rzut wolny, strzał po ziemi, daleko obok bramki, możemy się przenieść teraz z obrazem, ale coś mi się spóźnia, reżyser tego widowiska. Ja jednak widzę wyraźnie, że poza linią, proszę Państwa, Szarmach. Przy tym widać wyskoku w ostatniej tej paradzie w powietrzu, kiedy chciał sięgnąć do główki. Nie dał rady. I proszę Państwa,
Andrzej Iwan z krakowskiej Wisły, 22-letni reprezentant, po raz 16 w drużynie narodowej. Utykający Andrzej Iwan, no jakby chciał powiedzieć, mijając się właśnie z młodziutkim Iwanem, ja zrobiłem swoje, to koń dzieła. Zobaczymy, 2-0 dla polskiej reprezentacji, poniewierany tam Grzegorz Lato, rzut wolny dla polskiej reprezentacji. 10. minuta gry. Jesteśmy na połowie gospodarzy. Boniek. Dziuba idący tam prawą stroną. Minęli go z piłką gospodarze. Blokujemy. Jeszcze blokuje Matycik. Potknął się. Zatrzymana akcja przez sędziego. Rzutem wolnym środka boiska rozpoczną gospodarze. Baum z prawej strony przeniósł się tam na lewe skrzydło. Można powiedzieć na lewą część obrony. Wajze dalej na prawej stronie. Niepilnowany, ale bardzo szybko zdążył do tej piłki Matysik. Wybicie piłki i wrzut w okolicach pola karnego. A to Buschner. 12 lat prowadzi reprezentację NRD. Trocha z numerem 11. Wysoka piłka. Głową przed siebie Rydiger. Ajejejejejejej. Uderzona piłka mocno przez Sznupchazę. Jeszcze nastąpił rykoszet. Sznupchazę wraca na swoją pozycję, ale minimalnie koło słupka ta piłka wyszła w aut. Nieliczna grupa, no nieliczna, około 5000 kibiców kraju. Polska nie żałuje gardę. Drużyna NRD za wszelką cenę stara się narzucić własny styl gry, narzucić to tempo, ale nasi przejmują grę znów w środku boiska, znów Lato i teraz czeka na Bońka. Jest Lato, gdzie jest Smolarek? Iwan ustawia się tam z lewej strony. Iwan przy piłce, a po lewej bardziej Majewski. No z tym Majewskim to Piechniczek narobił Wigosu Buschnerowi naprawdę to niemiara. Majewski, który przecież niedawno jeszcze nie mieścił się w pierwszej ligowej drużynie warszawskiej Legii, naraz znalazł się w reprezentacji Polski. Buschner wszystkiego mógł się spodziewać. Mógł obserwować 40 zawodników, którzy mogliby się znaleźć w kadrze Piechniczka, ale na pewno nie Stefana Majewskiego. A tymczasem Majewski zupełnie jak na razie wyłączył z gry rozgrywającego Liberta. Nie ma Hefnera w drużynie NRD, nie ma jeszcze i Hoffmana. No i to jest jakaś sprawa unieruchomienia kompletnie prawej strony tutaj drużyny NRD. A poza tym ten Majewski, jak sobie Państwo zapewne przypominają, to ławka drużyny polskiej. I w jednej i w drugiej akcji tej zaczepnej, w której padły bramki, brał udział po rozbiciu ataku NRD. Ale teraz idą piątką. Niedobrze. Matysik, wysokość pola karnego. I jest spokojnie Żmuda. Żmuda, długa piłka do Smolarka. Smolarek piłki nie sięgnął, wraca Lato. Ślizgiem idzie Dziuba. Wejście ostre. Ręka w okolicy kieszeni pana Castillo. Nie, na szczęście nie. Uwaga, jest jednak żółta kartka. Kapitan zespołu polskiego Marek Dziuba otrzymuje żółtą kartkę. Akcja drużyny NRD. Strzał i Józef Młynarczyk spokojnie przed nosa Martinowi Krosze odbiera piłkę i za chwilę uruchomi z lewej strony chyba Jałochę. Chociaż nasi przesuwają się, to jest szczególne podkreślenia, daleko od pola karnego i Młynarczyk nie pierwszy raz wybija piłkę daleko i mocno do przodu. Lato po linii. Widocznie całemu młode piłka przeszła obok. 2-0 dalej dla reprezentacji Polski. 15 minut zaledwie gry mija na stadionie w Lipsku, proszę Państwa. Wierzyć. Przepraszam, 13 minut, tu poprawiają mnie. 13 minut minęło. Matysik
często wymieniam tego chłopaka tam z prawej strony, Waldemar Matysik, Górnik Zabrze, lat 20, junior, niedawny junior, trzeci występ w reprezentacji, no jak na razie spisuje się wyśmienicie. Przerzutka, wybicie piłki, jeszcze Strajk tam próbuje interweniować, jest Boniek, spokojnie wychodzi z piłką, długo ją prowadzi, przerzut chyba będzie. Poszedł Iwan, Iwan i teraz w lukę na lewą stronę do Majewskiego. Majewski blisko pola karnego, z tyłu ma Iwana, nadal Majewski, czeka na strzał, wolne pole, Stefan Majewski. Zablokowany jednak strzał, ale jeszcze nie koniec akcji, to świetna, świetna okazja zaprzepaszczona przez Polaków na początku pola karnego drużyny NRD. Spraj na prawo, to jest Riediger, ten piłka z błyskawica. Podobno poniżej 11 sekund na 100 metrów. Hans-Jürgen Riediger z Dynamo Berlin. Rzut rożny dla drużyny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Matthias Lieder. Lato, no tak, pan Grzegorz jest zawsze tam, gdzie być powinien. Odbita piłka od Sznuchaze, wrzucać więc będą Polacy. Jak państwo zapewne zwrócili uwagę, nasi zachowują się na boisku bardzo spokojnie. Po tym knockdownie, tak to określają specjaliści od boksu, drużyna NRD zaczyna nieśmiało odrabiać straty. Mam na myśli tutaj to kontakt z piłką, przytrzymywanie piłki, ale dalej jest ciągle w tym szoku. Jeszcze nie bardzo wiedzą, co się z nimi stało, no bo to już 15 minuta gry się zbliża, a jest 2-0 dla przeciwnika, a przecież w tych horoskopach, w tych różnych komentarzach, w tych wszystkich wypowiedziach o tej porze miało być zupełnie inaczej. Po 2-0 mieli prowadzić gospodarze. Rzut wolny dla drużyny NRD. Dobry strzał z drugiej linii. Strzelał Baum. Teraz czekamy na Młynarczyka. Patrzę, czy podchodzi ktoś w okolice naszego bramkarza. Nie, znani nasi znów nie rozpoczynają tej akcji od wyrzutu krótkiego. Przestawiają całą sprawę w okolice środka boiska, a więc przenoszą grę jak najdalej od naszego pola karnego. Czego na przykład w meczu z RFN-em podobno w Portugalii nie robiono i w innych spotkaniach także. Janas spokojnie do tyłu, tak. Spokój, pełna kontrola, szanowanie piłki. Wybicie daleko, mamy trzech w przodzie, to jest Lato. Jest teraz Boniek, blokował go Kurbiuwej. Derner, wolno podchodzi Derner, też daleka strzelający środkowy obrońca. Przenosi się teraz na środek boiska. Atakuje prawą stroną Liebert. Liebert jest już w polu karnym. Na razie to jest Pomerenkę. Przerzut na lewą stronę. Trocha. Jest przy nim Dziuba. Lato. Jeszcze Lato. Kapitalna akcja indywidualna Grzegorza Laty. Odebranie piłki. Krótki dribbling i nagły przerzut. Ale Smolarek nie zdążył. Mało brakowało. Proszę zwrócić uwagę, piłkarze NRD mają mało swobody, blisko nich zawsze jest któryś z Polaków, teraz trochę więcej miejsca, po prawej stronie Riediger, najbardziej ruchliwy i rzucający się w oczy napastnik, z numerem 7 Jürgen Pomerenkę, z numerem 5 Kurbiuwej. A więc zawodnicy drugiej linii, blisko naszego pola karnego, ale na razie
Na razie drużyna NRD nie może przejąć inicjatywy, nie może rozwinąć skrzydeł. Wszystkie akcje drużyny gospodarzy paraliżowane w środku pola, daleko, daleko od naszego pola karnego i to napawa niejako optymizmem, nie mówiąc o tym, że przecież prowadzimy 2-0. Smolarek, Matysik tam blisko, był także Boniek. Kapencin. Majewski. Jałocha. No, szybkość piłkarza Wisły tu zdecydowała. Bał. Boniek. Jeszcze raz Boniek. A i niedobrze, za krótko. Dośrodkowanie, nie było Młynarczyka, ale był Jałocha. Drobne nieporozumienie w tej sprawnie działającej defensywnej maszynie zespołu polskiego. Idą piłkarze NRD, strajk tam się przepychywał przeszedł raz, drugi. No jednak przepchnął się dobrze, rzut rożny wywalczyli. 21 minut gry minęło na stadionie w Lipsku, 2-0 dla reprezentacji Polski. Drużyna NRD. Głową Boniek. Smolarek. Jest jednak piłka poza linią boczną. Jana w koło trochy. Dał mu radę skrzydłowy. Jeszcze raz trochę. Patrzę tutaj na dół ekranu. Wrócił Iwan. Wywalczył tę piłkę. Niedobrze. Siedzą nam teraz na karku. Piłkarze NRD. Krótkie rozegranie piłki. Jest jednak Żmuda. Nadal w posiadaniu. Jednak ach, jest ich dużo. 8-9. Lato tam wraca. Pomerenkę. Głowa. Żmudy. Riediger. Aut dla gospodarzy. Wraca Iwan. W przodzie mamy tylko Włodzimierza Smolarka. To jest Derner. Szukający jakiejś okazji do strzału. Przerzut nagły. Kick naprawiony. Ręka Kurbiuwejta. Sędzia nie zatrzymał gry. Wydawało się, że przejdziemy kontrą teraz środkiem pola. Na wprost. Jedno, drugie, trzecie prostopadłe podanie. Derner. Jeszcze jeden rzut rożny. No, ale niedobrze. Pomału, pomału zaczyna się stwarzać ten młyn w okolicach polskiego bramkarza. Rzut rożny za rzutem rożnym. Strajk w tej chwili. To też jest do pewnego stopnia pewną niespodzianką, jako że środkowy napastnik Strajk potrafi mocno strzelić. Młynarczyk! I pięciu polskich obrońców w jego okolicy. Paweł Jana. I dalej. Pełna konsekwencja w założeniach taktycznych. Piłka jak najdalej. Smolarek walczący środkowym napastnikiem, mocnikiem drużyny NRD. Jeszcze Smolarek padający, przewracający się. Wywalczył jednak piłkę. Jest Jałocha. No wreszcie rajd bocznego obrońcy na prawą stronę do Laty. Przy Lacie jest Baum, ale idzie w cukur z Lacie teraz Jałocha. Uciekł na prawą stronę. No jest to dobry manewr taktyczny. Wchodzi teraz jeszcze Boniek. Boniek ma na plecach dwóch, trzech. Jest Boniek. Wejście w pole karne. Pokazuje sędzia jednak, aby bramka Hans Grapentin wybijał piłkę. Janas. Zatrzymanie gry przez sędziego. Faulowany polski obrońca i Władysław Żmuda
którego powrót do drużyny drżeliśmy, bo przecież wiadomo, uległ bardzo poważnej kontuzji w rewanżowym meczu widzę w Anderlecht w Belgii. Pęknięcie gdzieś na sadzie nosa, bolesna kontuzja, a jednak szybko wrócił do zdrowia, chociaż jeszcze wczoraj mówił, wie pan jak to z tym zdrowiem jest, boli, bo boli, no ale grać trzeba. Jakżeż to w takim meczu nie pomóc kolegom. Janas, Jałocha, Majewski, przed nim Iwan, nadal Majewski i teraz idzie w lukę, Lato, Majewski podcięty na 3 metry przed linią pola karnego, rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Jest Boniek, leży Majewski, Stefan Majewski, 24-letni piłkarz warszawskiej Legii. No, chyba jednak niedobrze jest. To jak już Lato wzywa pomocy, a Majewski to twardy, straszny zawodnik. W 25 minucie jednak, proszę państwa, doktor Garlicki na miejscu. W 25 minucie ulega kontuzji, no i już mieliśmy jedną zmianę. Nie byłaby to dobra sytuacja. Wolno, bardzo wolno unosi się Majewski. Jest także Zbigniew Korolkiewicz, magister odnowy. Drugi Zbigniew Lorek. Mur, 7 zawodników NRD. Rzut wolny dla polskiej reprezentacji. A jest to uderzenie było w żołądek, bo trzyma się tam w okolicy żołądka. Jest Boniek, jest także Jałocha. Po prawej stronie u góry ekranu widzą państwo dwóch polskich piłkarzy. Boniek przez mur. Nie uciekła piłka Grafenkinowi, a już dopadł tam blisko był Włodzimierz Smolarek. Doskonały strzał Zbigniewa Bońka przez mur. O właśnie, tu był już blisko Smolarek, gdyby tak Grafenkinowi wyleciała piłka. Jałocha. Ze zdem wychodzi teraz Żmuda. Rzucają Polacy. Jan Jałocha, krakowska Wisła. 24-latek. Wielki debiut w pierwszym meczu zwycięskim z NRD, gdzie Andrzej Butzol strzelił gola. Liber. Nie, przepraszam, to tak, Liber, Matthias Liber. Riediger. I to piłka poza boiskiem. Majewski. Długim ślizgiem. Pomerenkę. Patrzę na sędziego, pokazuje w kierunku Chorągiewki, a więc rzut rożny dla drużyny NRD. Mobilizuje tam swych kolegów Dziuba, w bramce Dziuba, Jałocha, no i oczywiście Żmuda. Jest także Młynarczyk, krótko do Pomerenkę i Iwan wybija jeszcze raz piłkę na rzut rożny. Nie. Jednak sędzia hiszpański uznał, że w ostatnim momencie piłka otarła się o wewnętrzną część stopy piłkarza gospodarzy i 5 metrów od bramki wybija, jak państwo widzą, Józef Młynarczyk, 28-letni bramkarz łódzkiego Widzewa. I 3 zawodników Polski w przodzie. Matysik tam znów próbuje załatać taką lukę, która się stworzyła po niecelnym podaniu. Dziuba. Au. Marcin Trocha. Jeszcze raz Trocha. Dośrodkowanie. Żmuda. Łuczka.
zasady sobie. I teraz bardzo ładny gest. Nie widzą Państwo tego. Młynarczyk dochodzi do Żmudy. Dziękuję mu, bo jednak Żmuda w momencie, kiedy tam się to właśnie o w tych okolicach działo, kiedy dochodził do główki piłkarz NRD Joachim Straj, 41 goli w reprezentacji, Żmuda w powietrzu przeszkadzał mu to i to w sposób udany. Środek boiska. Proszę zwrócić uwagę, ten środek boiska opanowaliśmy z małymi tylko przerwami w ciągu tych chyba 30 już minut, jakie w tej chwili mamy za sobą. 2-0 nadal dla reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek, dyrygujący właśnie tym całym środkiem pola, z tym nieocenionym Grzegorzem Lato i z tym wspaniale grającym po prawej stronie Matysikiem, no i harującym Majewskim z lewej z kolei strony. Jak najdalej piłka, to był Matysik właśnie. Z prawej strony zawędrował na lewo. Wajze. Majewski. Boniek. Przy Kurbiuwej. Akcja drużyny NRD rozwija się teraz przy ze sześciu zawodników. Pomerenka, ale jest Jałocha i teraz okazja do szybkiej kontry. Jan Jałocha ma na prawej stronie Dziubę. Dziuba przed sobą ma czterech zawodników. Imponująca jest ta elastyczność zespołu polskiego. To wyjście z głębokiej defensywy do nagłej kontry przy udziale czterech zawodników, a przecież nominalnie gramy dwoma napastnikami. Lato. Lewa noga daleko poza bramkę. 2-0 dla reprezentacji Polski. 30 minut gry minęło na stadionie w Lipsku. W eliminacyjnym meczu grupy siódmej Mistrzostw Świata, gdzie Polska jak do tej pory nie przegrała meczu i nie straciła bramki. Drużyna NRD w ataku. Nie można lekceważyć przeciwnika ani przez moment. Pełna koncentracja. Starli się. Matysik. Iwan. Riediger. Matysik. Pomerenkę. Środek boiska. Tu w tym środku boiska już mamy pięciu zawodników. Długa piłka, ale czekał na nią Paweł Janat. Riediger. Pomerenkę. Straj. Jana. Patrzę poza monitor. U dołu ekranu tutaj nie widzą Państwo. Utykający Smolarek. Niedobrze. Ucieka tam lewo skrzydłowy. I wspaniała interwencja Marka Dziuby. W ostatniej chwili wybił piłkę. W momencie, kiedy już szło dorodkowanie do idących wprost na Młynarczyka trzech napastników NRD. Rzut rożny. Jest Lato. Sześciu zawodników Polski. Siedmiu już. Zakurzyło się tam. Jana wybija piłkę. No i sędzia tam troszeczkę przeszkodził. Żmuda. Drużyna gospodarzy. Rzut wolny jednak dla polskiego zespołu. Boniek. Próba odegrania z powrotem piłki do Bońka. Nie udało się. Lato nie ma spalonego. Idzie Grzesiek Lato. Wejście w pole karne. I proszę Państwa, no. Ta piłka, gdyby uderzyła w udo obrońcę Wajze, mogłoby być już 3-0. Iwan. Dośrodkowanie, przejście tam na prawą stronę. Doskonale zagrał jednak Derner. Dziuba. Lato. Sześciu zawodników Polski w przodzie. Lato. Baum. Boniek. Wywalczyli jednak piłkarze gospodarzy.
taką sytuację, że Polacy tracili piłkę. Zagranie za ostre, rzut wolny. Ja przepraszam bardzo, już drugi raz robię takiego kiksa, ale po prostu jestem zamknięty w hermetycznej kabinie, nie słyszę gwizdka sędziego. Po ziemi, na lewo. No i teraz, proszę Państwa, a szkoda. To nie było najlepsze zagranie Marka Dziuby. Mam nadzieję, że teraz poprawi Marek Dziuba. Piękny strzał z poprzeczka. Nie były to płonne nadzieje. Matysi, Majewski, Boniek. Dziuba, trzymamy piłkę dalej. Boniek. I znów próba takiego samego zagrania nieudana. Ciężko rozpoczynają to kontratarcie zawodnicy NRD. Riediger i Jałocha. Pozwoli chyba w piłce na aut boczny. Tak jest, od bramki wybija Józef Młynarczyk. A więc, proszę Państwa, 35 minut gry za nami. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. 2-0 dla reprezentacji Polski i nadal konsekwentnie prowadzona gra od pierwszej minuty z tym samym założeniem. Daleko od własnego pola karnego ustawiona defensywa, zagęszczenie środka boiska, dużo biegamy, wybijamy z uderzenia przeciwnika. Idziemy na piłkę, na każdą akcję. Teraz właśnie jest Iwan i Lato. Lato nie zatrzymał tej akcji Pomerenkę, ale proszę zwrócić uwagę, tu już jest Majewski. Teraz do Riedigera zbliża się Jałocha. Nie mogli inaczej zagrać. Wybicie piłki z autu rozpoczynają do Dernera. Derner ani razu, może tam dwa rajdy miał do przodu, bo w momencie, kiedy przesuwa się, zaraz tam ktoś się do niego dokleja. Bo wiadomo, że Derner potrafi strzelić 30-40 metrów. I Matysi. Iwa. Wolny dla reprezentacji Polski. Znów mała zmyłka. Molarek. Podniósł się z ulgą, to powitałem, bo mówię jeszcze raz, tutaj była taka sytuacja, gdzie Smolarek rozmasowywał obolałe kolano. Bo niech tam próbują przedrzeć się i wejść w pole karne, nie udało się, ale teraz, proszę Państwa, Matysik i natychmiastowy strzał liczył być może, że bramkarz NRD Grafet będzie źle ustawiony, no bo przecież sytuacja była zupełnie niegroźna dla jego drużyny. Majewski. Dziuba. Iwa. Bał i Lato. Trocha i Kurbiuwej. Jak od ściany piłka odbija się od Matysika i Matysik już tak idzie do niepilnowanego zawodnika. Asekuruje wspaniale Janas. Akcja teraz lewą stroną, indywidualna Bońka, za Bońkiem Riediger, nadal Boniek, wejście w pole karne i proszę Państwa, nadzwyczajny strzał z lewej nogi w pełnym biegu Zbigniewa Bońka. To był znów ten Boniek, jakiego chcielibyśmy oglądać w naszej reprezentacji. Wyśmienity bieg, 40-metrowy sprint i na zakończenie kapitalny strzał minimalnie nad poprzeczką. Akcja drużyny NRD, która no miała taki jakiś zryw, jakiś okres 5-6 minut, kiedy wydawało się, że wejdzie znów w uderzenie, że wejdzie w jakiś właściwy rytm, ale nasi kapitalnie kontrolują każdy ruch właściwie i paraliżują wszystkie akcje drużyny NRD. Ani razu nie miała miejsca ta falowa, ten falowy atak drużyny NRD z rozwinięciem skrzydeł, bocznych obrońców. Właściwie ani razu Wajze i drugi ten Baum nie przedarli się w okolice naszego pola karnego. W momencie bowiem utraty piłki natychmiast skrzydłowi nasi wracają i zdarzają się też w tym ferworze, w tym no, niezwykłym zdenerwowaniu piłkarzom NRD różnego rodzaju kiksy niecelne
podania, nerwy. Nerwy tutaj odgrywają ogromną rolę. Pomerękę, to jest doświadczenie ogromne. Myślę o zawodniku oznaczonym numerem 7, 28 lat, 45 występów w reprezentacji. I znów ten środek pola, no wzorcowa gra w tej części gry ze boiska zespołu polskiego. I wspaniała asekuracja. Tu zgubił piłkę jeden, następny już asekuruje. Tu powiedzmy Matysik troszeczkę tam był, minął się z przepisami, no ale poza rzutem wolnym nic groźnego się na razie nie stało. Wejście z lewej strony i proszę Państwa, Młynarczyk. A blisko niego ulubieniec publiczności z Lipska, Matthias Liebert, także Riediger Schnupphase, nieśmiała wędrówka pomocnika, środkowego pomocnika z drużyny NRD. Dochodzi 40 minuta gry pierwszej połowy. 2-0 dla reprezentacji Polski w niezwykle ważnym meczu z Niemiecką Republiką Demokratyczną na stadionie w Lipsku. Baum. Molarek obok, Dziuba. Piłka w posiadaniu zespołu polskiego. Nieprzepisowy atak zawodników NRD. Czekamy, aż wolno przesuną się nasi zawodnicy, no bo nie ma sensu przecież tak biegać. W tych 21 minutach napracowali się solidnie. Teraz może mieć miejsce chwila wytchnienia. Janas, polski bramkarz. I niezbyt wielkim nakładem sił przesunęliśmy się parę metrów. I znów ta sama sytuacja, na którą zwracałem uwagę Państwa od początku. Ani razu właściwie Młynarczyk, czego spodziewał się Buszner, nie zagrał do stojącego z lewej lub z prawej strony obrońcy. Pole karne. Już są w tym polu karnym zawodnicy polscy. Grapentin. Strajk i Janas. Derner i Lato. Lato teraz. I na prawej stronie Smolarek. Zatrzymał go doskonale Baum, ale pogubił się, mając za plecami, czując oddech zawodnika polskiego. To już jest Lato. Teraz jest Matysik. Matysik, a to już przepuszcza piłkę na lewą stronę do Majewskiego. Koniec. Majewski na lewą stronę zwód i już ucieka. I wejście w pole karne. Jeszcze Majewski, proszę Państwa. I przez bramkarza wywalczył rzut rożny dla zespołu polskiego. I jak za najlepszy czasów. Przypominam sobie taki mecz parę lat temu ze Szwajcarią, kiedy to prowadzący wówczas reprezentację Polski trener Ryszard Kulesza wystawił Majewskiego i rozegrał tam świetny mecz. Nie grał wprawdzie do końca, ale grał naprawdę dobrze. Potem niezwykły kryzys, jak już mówiłem, siedział na ławce rezerwowych zawodników w drużynie Legii i naraz trafił do reprezentacji, gdzie spełnia nadzwyczajną rolę. Niezwykle pożyteczny. Boniek utrzymał się na nogach, chociaż atakowany był wściekle. I jeszcze Boniek strzał daleko od bramki, a my, proszę Państwa, możemy pomaleńku, pomaleńku podsumowywać pierwszą połowę, która no była, jeśli chodzi o taktyczne rozwiązania, no i oczywiście sam wynik, rozegrana przez zespół polski no w sposób nadzwyczajny. Chociaż jeszcze do końca mamy około 3 minut, zaczekajmy. Zespół polski teraz i kapitan Dziuba. Drużyna NRD ta mająca 3 zawodników, to jest trochę, ale wyjechał z piłką poza boisko. Dawno, proszę Państwa, dawno zapewne wspólnie nie oglądaliśmy takiego spokoju, opanowania w drużynie polskiej jak dzisiaj. No niewątpliwie, niewątpliwie to też pomogła ta 60. sekunda gry, kiedy to Andrzej Szarmach kapitalną główką uzyskał prowadzenie dla zespołu polskiego. To też miało niezwykle ważne znaczenie. Ustawiło od razu, można powiedzieć, zespół polski. No a potem już ta druga bramka i pełna
supremacja zespołu polskiego na boisku, można powiedzieć, przez całą pierwszą połowę. Ale pamiętajmy, że mecz trwa 90 minut. Majewski na prawą stronę i teraz mamy Iwana. Iwan i połowa drużyny NRD. Znów już mamy czterech zawodników drużyny polskiej. Teraz jest tam Smolarek walczący z Wajzę. Więc teraz Wajzę przesunął się na lewą stronę. Pomerenkę przeszedł na prawą, już Buszner robi jakieś nadzwyczajne roszady, kombinuje, aby jakoś przeciwstawić, coś zrobić z tym Grzegorzem Lato i z tym Matysikiem, bo ta prawa strona, do której jeszcze dołączył Smolarek, no zupełnie tam wytrąciła z równowagi defensywę, nie mówiąc o trenerze Busznerze. Pół minuty do zakończenia pierwszej połowy. Piłka poza boiskiem i proszę Państwa, za chwilę zakończy się pierwsza część meczu. No i tym razem z prawdziwym utęsknieniem będziemy czekali na zakończenie przerwy. No ja wiem, że Państwo by woleli, żebyśmy czekali już, prawda, na zakończenie programu po meczu, żeby to, ale mecz trwa 90 minut. Zespół NRD, trochę ładne rozegranie piłki teraz, dośrodkowanie, łówka Bońka, Lato jest oczywiście, jest także lider. I proszę Państwa, pierwsza połowa zwycięska biało-czerwonych na stadionie w Lipsku zakończona. Polska reprezentacja prowadzi z NRD 2-0. Nie będę tutaj silił się na jakiś komentarz głębszy, będzie być może okazja. W każdym bądź razie podtrzymuję wszystko to, co mówiłem, oceniając pierwszą połowę meczu. Zespół Polski wyśmienita gra drużyny polskiej z takim przeciwnikiem jak Niemiecka Republika Demokratyczna, dla której przecież mecz dzisiejszy, no wiedzą Państwo, jakie miało znaczenie. Wolfgang Steibach liczy 27 lat, jest to 10. występ w jego reprezentacji. Piłkarz potrafiący prowadzić grę, potrafiący narzucić przeciwnikowi swój styl gry. No i to jest na pewno jakieś wzmocnienie, przy czym nie bardzo wiem, za kogo Steinbach wejdzie. Być może, że pożegna zespół któryś z zawodników z obrony. No na razie jest Wajzer z numerem 4, jest także Derner z numerem 3. Steinbach jeszcze się rozgrzewa. A my za chwilę powiemy Państwu, jest także z numerem 9 idący na wprost nad Joachim Streich. Jest także Riediger, jest także Lieber. No być może, że za Kurbiu Wejta numerem 5 wejdzie rozgrywający Magdeburga Steinbach. Proszę Państwa, jest to 17 występ polskiej reprezentacji z drużyną NRD. 6 zwycięstw jednych, 6 zwycięstw drugich, 4 remisy. Poza tym jeszcze ważna sprawa na początek transmisji z drugiej połowy. Duże zainteresowanie na stadionie, ogromne zainteresowanie przy telewizorach w NRD i w Polsce, ale nie tylko. 17 stacji telewizyjnych, światowych telewizji odbiera tę transmisję. Pragnę poinformować, że Brazylia, USA, Tokio, nie mówiąc o Węgrzech, Związku Radzieckim, Czechosłowacji i innych europejskich stacjach. Rozpoczęła się druga połowa spotkania Polska-NRD, 2-0 dla Polski, bramki, pierwsza minuta Czarma, piąta minuta Smolarek i doskonała gra zespołu polskiego w pierwszej połowie. Obyśmy utrzymali tę inicjatywę i potrafili wytrzymać do końca. No być może napór drużyny niemieckiej, bo jeszcze raz podkreślam, ten 13 zawodnik, no może być tutaj jeden z jednej groźny. Potem pierwszy atak za linią była pana piłka przez Młynarczyka. Sędzia jednak pokazał, że wszystko to działo się
polu bramkowym, a więc wybicie piłki przez Józefa Młynarczyka. Mocne uderzenie na lewą stronę. Turb Juwejt jest, ciągle szuka tego zawodnika, za którego wszedł Steinbach. Akcja Majewskiego. Jeszcze Majewski. I piłkę od bramki wybijać będzie Grafecki. A więc wszedł Pomerenkę, ten z siódemką, taki kruczowłosy z Klerezą, a jego miejsce zajął numer 13 Steinbach. I wszystko już mamy jasne. Faulowany. Trocha. Z prawej strony Steinbach. Tak, ten będzie na pewno na siebie ciężar gry w drugiej linii. O, do niego będą szły wszystkie piłki. On będzie tym głównym dyspozytorem. Ale myślę, że na nim połapią się groźna sytuacja. Niedobrze, proszę Państwa. Rzut rożny dla drużyny NRD. A więc rozpoczęło się tak, jak przewidywali gospodarze, że będzie to wyglądało w pierwszej połowie. I strzał Dernera z odległości 40 metrów. To jest Hans-Jürgen Dörner, 30-letni, 70-krotny reprezentant NRD. Piłkarz, który strzelił ponad 20 bramek, grając w barwach narodowych. Tym razem za wysoko i niecelnie. Czas odgrywać tu będzie w tej drugiej połowie ogromną rolę. Będziemy więc częściej podawali Państwu, ile do zakończenia spotkania. No, ostre wejście tym razem Janasa ze Steinbachem. Janas ze Steinbachem już parokrotnie się starli w pierwszej połowie. Steinbach to wyraźnie odczuł. Piłkarz warszawskiej Legii, wiadomo, atletycznie zbudowany, potrafi grać po stroju, nie żałuje kości. Idzie teraz Jałocha, pierwszorzędna Ostia, proszę Państwa, trzech zawodników polskich, idzie Boniek. I Smolarek jednak spalony, ale to dosłownie, ja wiem, no, centymetry chyba. Trzech na jednego. To była wspaniała sytuacja. Szkoda, że ostaj. Dziuba trochę. Baum. Frank Baum z Lokomotyw z Lipsk. Dwóch piłkarzy z Lipska. Liber i Baum. Trocha. I znów piłka poza boiskiem. Wraca Lato. Jest tak łatwo wybrać kogoś. Przerzut piłki blisko pole karne. Wybicie, ale w środku nie ma Smolarka, który do tej pory zawsze tam absorbował środkowego obrońcę i nie pozwalał na te rajdy do przodu Dernera. Rozegranie piłki Steinbach. Pewny chwycił Miska Młynarczyka. Strzelał Joachim Strajk. 5 minut minęło, 40 minut, proszę Państwa, do zakończenia spotkania w Lipsku. 2-0 dla Polski. Młynarczyk daleko, to już jest Iwan. Iwan wejście w pole karne, ściąga na siebie obrońcę, ale uciekła mu piłka w ostatniej chwili, do dośrodkowania nie doszło, a był tutaj już idący za Iwanem i Grzegorz Lato i Smolarek. Powrót zespołu polskiego. Boniek, znakomita akcja, odegranie piłki do Bońka, strzał dalszej odległości. Zbigniew Boniek w pierwszej połowie spełniał rolę raczej defensywnego pomocnika, co też było zaskoczeniem dla Buschnera, bo przecież każdy trener tam sobie ustawia jakoś tę grę i wiadomo było, że Boniek będzie raczej tym wchodzącym pomocnikiem. Przecież wiadomo, że zawsze był siłą napędową tego naszego szczątkowego ataku, bo do tej pory graliśmy jednym lub takim łamanym, półtora napastnika, a tymczasem Boniek był z tyłu, dyrygował, a Majewski
tam, kiedy pozostawiał bez opieki Liberta przed lewą stroną. Matysik w pierwszych 15 minutach miał kilka znakomitych akcji. To przecież od niego poszła ta centra prosto na głowę do Czarmacha. Starcie ostre tam po prawej stronie. Żółta kartka, proszę Państwa, chyba dla Steinbacha. Ale na ziemi mamy polskiego piłkarza. I jest to chyba, jeśli dobrze widzę, Majewski, który w pierwszej połowie miał taki knockdown, bo otrzymał uderzenie łokciem w okolice żołądka. Szybko jednak doszedł do siebie. No, ale rzut wolny jest dla drużyny NRD. Boniek, wygrana główka. Majewski, jeszcze Majewski. I wybicie piłki. I teraz Lato, proszę Państwa, zablokowany świetnie. Idziemy teraz tam i na lewo. Tam był niepilnowany Smolarek, ale Lato zatrzymał się, jak gdyby zaczekał. No i teraz zobaczymy, co wymyśli. Strzał lewą nogą. Nie najlepszej marki. Spokojnie, panowie. Trochę czasu jeszcze mamy. Tak, to była wspaniała akcja i też zwracam uwagę Państwa, jeśli oczywiście, to jest ławka zawodników polskich, jeśli oczywiście będą takie sytuacje, a będą na pewno, wierzę w to gorąco, to fakt nadzwyczajnej tej elastyczności polskiego zespołu, jeśli chodzi o grę w defensywie z przejściem do ataku przy udziale trzech, czterech, a nawet piątki zawodników. Już dwa razy mieliśmy takie próby, trzech na jednego, a w tej chwili także atakowaliśmy prawie czwórką na dwóch zawodników NRD. Rozgrywają jednak gospodarze. Dośrodkowanie Zmuda i Lato. Bał naprzeciwko Matysik. Uliczka, odległość, oj, niedobrze, trochę blisko niego Dziuba. Baum, Steinbach, łupka, niedobrze. Będzie rzut karny, tak proszę Państwa, będzie rzut karny. Nic nie było, pokazuje Żmuda. Nie wiem, czy doczekamy się replaya. Jest replay, zaraz zobaczymy. Steinbach idzie naprzeciwko Majewski. Matysik. No, na pewno nie było zamiaru, ani nie było ruchu. Przez wystawioną nogę przeleciał Steinbach. I proszę Państwa, numer 6. Rüdiger, Schnupkarze i rzut karny dla drużyny NRD. Józef Młynarczyk. Gol. 2-1. 2-1. Bramka kontaktowa. Jeszcze raz sytuacja, z której padł gol. Poświęcił chyba lewy ruch, tak jest, Młynarczyk, a piłka poszła po doskonałym zwodzie Rüdigera Schnupkarze do bramki polskiej i mamy 2-1. Dziesięć minut gry minęło, 35 minut do zakończenia. No, jakże by to mogło się skończyć, gdyby nie było dramatu. Każde przecież spotkanie różnych cyklów przy udziale polskich zawodników, kiedy walka trwa o coś, ma niezwykle dramatyczny przebieg. Nie będę już przypominał Wembley, nie będę przypominał tych potyczek Widzewa, Górnika Zabrze, warszawskiej Legii i innych klubów zespołów, innych klubów i zespołów Polski. W każdym razie szansa teraz, Lato, odbita piłka, ruszyli nasi, Matysik, ale za tym podaniem Matysika nie poszedł nikt z naszych zawodników i teraz się robi gorąco na stadionie. Ten kocioł 90 tysięcy zaczął zmuszczać, zaczął zmuszczaleć. Cicho było do tej pory, a zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy zupełnie oniemiali z przerażenia kibice NRD-owcy. Nie bardzo wiedzieli, co się dzieje z ich drużyną. Tajma. Dziuba. Dostał już tą żółtą kartkę Dziuba, pragnę przypomnieć. Poza boiskiem Martin Trocha. Podniósł się, no ale jak mu podadzą piłkę, to chyba w tempie sprintera wystartuje do niej. Już jest wszystko w porządku, tak spojrzałem za nim na wszelki wypadek.
czy czasem nie urwał mu nogi Dziuba. Zrzut piłki przez Bauma. Przez siebie. Steinbach przestrzelił. Waldemar Matysik. Rüdiger Schnupphase. Jeszcze raz, że do awansu Espania 82 polskiej reprezentacji potrzebny na stadionie w Lipsku remis. No ale kiedyś nasz nieoceniony, wspaniały trener Kazimierz Górski powiedział, że żeby zremisować, najpierw trzeba chcieć wygrać. No i nasza drużyna na pewno spełniała tę starą zasadę trenera Górskiego, a Smolarek idzie środkiem boiska. Wymiana teraz pozycji, jest koło niego Iwan, nie poszedł mu jednak Szczukur, nie zbliżył się do niego. Jest Janas i polski bramkarz, który nie sięgnął piłki, rzut rożny. Czyżby zdenerwowanie się wkradło w szeregi zespołu polskiego? Tak mi się coś wydaje. No bo z tej odległości Janas powinien trafić bliżej polskiego bramkarza. Tymczasem biało-niebiesko kostiumów więcej na naszym polu karnym. W środku boiska został Smolarek, rzut rożny, wysoka piłka, odbicie przed linię pola karnego, lewą nogą, ale bardzo źle strzelona piłka przez Wajrze. Jest także z numerem 10, widzą Państwo, Rüdiger. I rozpocznie akcję Józef Młynarczyk. Iwan. Dziuba. Dziuba pada. Atak nie był na piłkę, lecz na nogę Dziuby. Dziuba nadal leży. Jednego zawodnika zmieniliśmy. Poszedł Iwan teraz prawą stroną. Jest na wysokości pola karnego. Niewygodna sytuacja, ale jednak dośrodkowanie. Grapenti. I ręką na prawą stronę. Rozpoczyna Wajze. Wajza w środku. Derner. Derner, środkowy obrońca. Steinbach, odbita piłka, Młynarczyk, a Dziuba nadal leży na ziemi i zwija się z bólu. Sędzia nie przerywa gry. Dziuba nadal na połowie drużyny NRD. Gramy więc w dziesiątkę. Nie unosi się trochę. Odbicie piłki. Iwan, Smolarek. Smolarek prawą stroną teraz czeka, zaatakuje go Baum. Baum się jednak nie kwapi do ataku. Widzą go Państwo, jest blisko. Smolarek i piłkę uderzył polski piłkarz słusznie poza boisko. Przerwa w grze i już rusza tam kawalkada z naszej ławki. 30 minut do zakończenia spotkania. Jest doktor Garlicki, magister Lorek, trener Piekniczek. Pada na boisko. Otrzymuje reprymendę od arbitra. I czas. Ciekawy jestem, o ile przedłużona zostanie ta druga połowa. I jednocześnie mecz przez pana Lamo Castillo. Ale dziwa nadal. Nadal, proszę Państwa, leży i nie może się unieść o własnych siłach. Pragnę przypomnieć, że z rezerwowych zawodników został nam Jan Tomaszewski w bramce, obrońca środkowy, jednak Tadeusz Dolny, Roman Wójcicki, także raczej środkowy obrońca i pomocnik defensywny, Zdzisław Kapka z krakowskiej Wisły, pomocnik. No i teraz Dziuba poza boiskiem, gramy w dziesiątkę. Drużyna NRD wykorzystuje skwapliwie ten moment, ale nie dał się nabrać Boniek. Poszedł teraz Smolarek.
Kolarek idzie lewą stroną, nie ma jednak nikogo, nikt nie idzie w sukurs. Bierze teraz na siebie, poszedł na zwód na lewą stronę i proszę Państwa, gol! Smolarek sam, grając w dziesiątkę, Włodzimierz Smolarek ryzykownym rajdem lewą stroną kapitalnie strzelił ponad wybiegającym Grapentinem. Jeszcze raz, bo to uczcie się młodzi, w 17 minucie obłaśnie. W ten sposób piłkarz Widzewa, który dziś uzyskał jakąś nadzwyczajną skuteczność. Jeszcze wczoraj w hotelu rozmawialiśmy i ten Smolarek mówi, wie pan co redaktorze, ja nie wiem co się, ktoś mnie zaczarował. W Anderlechcie graliśmy, miałem 4 czyste sytuacje i żadnej, za duży rozrzut, nieskuteczność kolosalna. Mówię, nie martw się w Łodziu, jutro będziesz miał swój dzień. No i jak to nieraz słowa potrafią się sprawdzać. A więc proszę Państwa, znów dwie bramki przewagi i znów Smolarek uzyskuje gola dla reprezentacji Polski w niezwykle trudnym momencie, kiedy wydawało się, że no pomału, pomału łapią nas z tego suplesa piłkarze NRD i zacieśnia się, prawda, ta ich przewaga. Idzie znów Smolarek i teraz po prawej stronie, proszę Państwa, Iwan zostawia jednak piłkę. Grapentin z lewej strony, pusta bramka, Lato, nie udała się sztuka, ale jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Majewski próbował przerzucić, jako że Grapentin był przed bramką. I czwartego gola nie ma, ale jest ten trzeci, o właśnie ten trzeci. Kto wie, czy nie historyczny, jeśli chodzi o eliminację Espania 82. A proszę Państwa, patrzę, czy wrócił Marek Dziuba. Chyba przed, zaraz. Nie, Dziuba jest poza boiskiem, utykając. Szykuje się jednak do wejścia. Nie, chyba nic z tego nie będzie. Wejdzie chyba któryś z zawodników rezerwowych. Tak, rozgrzewa się, to chyba jest ten Olbrzym z Zabrza, Tadeusz Dolny albo Roman Wójcicki. Leży także Smolarek. Z drugiej strony Garlicki i dr Wilkoszyński mają ogromną ilość pracy. Jest Roman Wójcicki, proszę Państwa, Śląsk Wrocław, 23 lata, 1,92 m wzrostu, 10. występ w reprezentacji, a więc niejako mały jubileusz tego zawodnika. Kiedyś, wielka nadzieja polskiego futbolu, nadal nadzieja wielkiego futbolu, polskiego futbolu, ale miał też kryzys i powrócił do reprezentacji. No więc teraz ustawienie jest takie. Na prawej obronie gra tuż przy trosze z numerem 6 Waldemar Matysik, jako chyba najbardziej uniwersalny. Smolarek już stał i już rozpoczął ten swój taniec i ta piłka jak przylepiona przy nogach tam mu się kleiła. Wójcicki poszedł do środka. Teraz przechodzi wolno na prawą stronę, a my rozpoczynamy rzutem wolnym. Zagranie na prawą stronę. Wójcicki nie doczekał się, chociaż już tam ze względu na wzrost miałby coś do powiedzenia. Lato z Baumem toczyli krótki bój. Lato czeka teraz, aż podejdzie blisko Oboniek. Lato idzie z wodem na lewą stronę, faulowany, cięty, rzut wolny dla reprezentacji Polski. I tak jest, trzymamy piłkę jak najdalej od naszego pola karnego. 25 minut do zakończenia spotkania, Zbigniew Boniek i mamy 5 zawodników w polu karnym przeciwnika. Krótkie zagranie, tam Lato główko, blisko nad poprzeczką. Grzegorz Lato, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, poznajmy się, 31 lat, 95 występ w reprezentacji Polski, ale 45 bramki, jak nie było, tak nie ma, 44 gole strzelił pan Grzegorz. I forma, jak Państwo widzą, nadzwyczajna. Ktoś tu określił w przerwie, że gra o 50% lepiej niż wtedy, kiedy miał o parę lat mniej. I zespół Polski znów w ulubionym swym marszu do przodu, kiedy to po odebraniu piłki przeciwnikowi przechodzi się jednym uderzeniem od razu wprost na przeciwnika. Taką
taktykę prowadziliśmy w pierwszej połowie, tak jest też i w drugiej. Steinbach, aj, pusta bramka, gol. Błąd Młynarczyka, proszę Państwa, i znów jest 3-2. Steinbach, proszę zwrócić uwagę, dośrodkowanie. Młynarczyk wychodzi, nie sięgnął tej piłki. Pusta bramka, ja już teraz do obrońców winy mieć nie mogę. Jest wprawdzie tu jeszcze Żmuda, jest także Janas, no ale trudno w tej sytuacji było coś działać. Strajk uzyskuje bramkę dla reprezentacji NRD. 23 minuty do zakończenia spotkania, a już tak było dobrze. Georg Buschner, trener reprezentacji NRD. Iwan. Steinbach. Wójcicki. Żmuda. Jałocha. Wójcicki. Jałocha. Jest teraz Wójcicki. Nierozgrzany. Przed. Zdaje się, że tak, jest żółta kartka dla Jałochy. Rzut wolny dla NRD. Dużo do końca minut. Za dużo, proszę Państwa. Wchodzi Rüdiger. Siedmiu zawodników NRD w okolicach pola karnego. Po ziemi, niecelnie, Boniek z zimną krwią odebrał tę piłkę i teraz czekamy na lewą stronę do Smolarka. Smolarek znów jak pocisk sunie tam lewą stroną, ma teraz po prawej ręce dwóch zawodników, jest w polu karnym. No tak, ale tego nikt nie przewidział, że Smolarek jeszcze jest w stanie w tak trudnej pozycji zacentrować tę piłkę w głąb pola. Bał. Derner. Przedził Rüdiger. Krótko był poza boiskiem. Rzut rożny dla drużyny NRD. 3-2 dla reprezentacji Polski. Wraca Iwa. Czeka Młynarczyk, aż wyjdziemy z własnego pola karnego. Lato po prawej stronie. Jałocha. Niedobrze. Faulowany, ale to są niepotrzebne te próby czekania na przeciwnika, aby uzyskać tę przewagę niby liczebną w momencie, kiedy mija się z piłką. Nie było minięcia, był faul na Grzegorzu Lacie, prawie że niewidoczny, wychwycony bezbłędnie przez arbitra hiszpańskiego. Rzut wolny dla polskiej reprezentacji, Zbigniew Boniek. Straszliwa walka. Jedni i drudzy teraz w tej drugiej połowie dają z siebie wszystko. Boniek na lewą stronę, główka, no ale to bardzo słabo uderzona. Bez odpowiedniej siły i precyzji. Wójcicki. No. Boże kochany, co oni robią teraz w momencie, kiedy idą te prostopadłe piłki, skóra cierpnie, włos dęba wstaje. No a trochę przesunął się i o tym przecież powinni wiedzieć nasi zawodnicy. No i też powinien chyba upominać ich trochę Młynarczyk, że ten trochę bardziej gra teraz w środku niż z lewej strony. I takim jest właśnie Smolarkiem w drużynie NRD, stojącym raczej na desancie w momencie, kiedy zespół uzyskuje piłkę. O właśnie, już się przesuwa trochę na lewego łącznika. To jest Derner. Derner na lewą stronę. Walka ostra.
Iwan nie sięgnął piłki, ma Wajzę, Wajzę i teraz po prawej stronie Libers. Libers na trochę. Młynarczyk, obok niego Żmuda, który objął funkcję kapitana w momencie, kiedy straciliśmy drugiego zawodnika w tym spotkaniu. Po Szarmachu mam na myśli Marka Dziubę. 18 minut do zakończenia spotkania. Andrzej Iwan, Wójcicki, Jałocha. Idzie teraz na prawą nogę, z lewej strony ma Wójcickiego, po prawej stronie niepilnowany Smolarek. Daleko, a może o to chodziło? No ale to jeszcze za dużo minut do zakończenia spotkania. Trzymać jednak piłkę daleko od własnego pola karnego, dalej hasło obowiązuje, ale nie w ten sposób, bo nie zawsze właśnie zdarza się taka sytuacja, że przeciwnik ręką zagra tą piłkę. W tym przypadku Steinbach właśnie to zrobił. Boniek. Majewski. Iwan. Libert zostawia piłkę, wybijać będzie Grapewski. Derner, coraz częściej idący do przodu. Lato. No ten środek pola teraz. Teraz ten środek pola oddaliśmy trochę przeciwnikowi, więcej swobody, rozgrywają tę piłkę, to już jest trochę, Lato koło niego, zmiana kierunku, idzie na prawą nogę, Wójcicki, Smolarek, rzut wolny dla drużyny NRD, nie, piłka w grze, Żmuda, bardzo dobra teraz akcja Bonika i na lewą stronę do Iwana. Iwan ma przed sobą Smolarka. Smolarek teraz będzie miał Iwana, ale kogo wybierze? Właśnie Iwana. Iwan Latę. Lato Iwana. Z tyłu jest Wójcicki, ale nagły przerzut na prawą stronę do Żmudy. Znakomita sytuacja. Żmuda i wywalczony rzut rożny dla zespołu polskiego. Chwila oddechu i odpoczynku dla mocno pracującej obrony zespołu polskiego. Wchodzimy Smolarek. Trzech zawodników polskich. Wysoka piłka. No, do takich wysokich piłek Grapewski 1,90 m prawie wzrostu musi wyjść i musi złapać taką piłkę. Wajzę. Doświadczenie i rutyna. Bał. Teraz boczni obrońcy włączają się. Od 10 minut właściwie suną bez przerwy ataki drużyny NRD. 15 minut do zakończenia. Wyszli z tą piłką z naszego pola karnego, ale jest niedobrze nadal. Rüdiger, dośrodkowanie. Całe szczęście, że tak głębokie. I aut na wysokości pola karnego rzucać będą Polacy, ale u niektórych już widzą Państwo krótki oddech, już widać zmęczenie. No tempo jest ogromne od pierwszych minut. My przecież narzuciliśmy to szalone tempo przez te pierwsze 15 minut. Trzymaliśmy bez przerwy w potwornym nacisku przeciwnika, ale w drugiej połowie pracują nasi w okolicach własnego pola karnego jak maszyny. Lato. Drużyna NRD. Derner. Żmuda głową. Iwan. Jeszcze Iwan. Poszedł Iwan prawą stroną. Przepraszam, Boniek. Iwan z lewej strony. Matysik. Tak, no musimy tutaj uzyskać przynajmniej
mieć przynajmniej 3-4 zawodników. Wójcicki, świeży zapas sił, idzie do przodu, jest w polu karnym, dośrodkowanie do ty, a jej doskonale na lewą stronę do Iwana, spóźnił się jednak Iwan. Jeszcze mamy szansę do akcji w okolicach pola karnego. To jest Boniek z Iwanem, Iwan ze Smolarkiem, Smolarek i Iwan. Koniec. Wysoko, daleko. Smolarek. Walczący w charakterystyczny dla siebie sposób, niezwykle ambitnie, nadzwyczajnie, ale już kurczę go łapią, już się schyla, już się tam w okolicach masuje. Jeszcze wybicie piłki i teraz, proszę Państwa, Żmuda trochą, ten trocha tutaj robi ogromne zamieszanie, jeszcze trocha. Leżąco Matysik wyjaśnił sytuację. Bał. Wybić, no proszę Państwa. Wybił Jana na rzut rożny. A do końca, aż strach powiedzieć, jeszcze, ale za chwilę, dośrodkowanie przed pole karne. Walczy Wójcicki. Bał. Derner. Bał. Wejście obrońcy. Dośrodkowanie na szczęście. To właściwie nie było dośrodkowania, a tam celowanie w przeciwległy górny róg. 11 minut do zakończenia spotkania. Z tą poprawką pana Castillo, bo przecież tam była kontuzja Ridigera, kontuzja dla nas ogromnie bolesna, Marka Dziuby. Zmęczeni jedni i drudzy, ale zespół NRD jak gdyby w tej końcówce był trochę świeższy, jak gdyby trochę z większym zapasem sił atakował. Z determinacją, o tak bym to określił, to chyba jest determinacja, to może nawet nie zasób sił i determinacja. Janas, trocha, piłka na boisku ciągle, Lato, trocha, nic nie było, po strzale przewrócił się piłka z NRD, nikt go tam nie atakował. Arbiter był na miejscu i 10 minut do zakończenia. Smolarek, Wajze przy nim, Derner, Wójcicki zasłonił się rękami. Sędzia nie zatrzymał gry i słusznie. Bał, trocha, ta lewa strona teraz zaczyna tutaj dominować. Częstsze akcje, ale jest Iwan. No nie, nie z odpowiednią siłą, nie z odpowiednią koncentracją poszedł do tej piłki. Derner! Bardzo blisko bramki polskiej Hans-Jürgen Derner. 3-2 dla reprezentacji Polski na 10 minut na stadionie w Lipsku w drodze do Hiszpanii. Jednych lub drugich, to znaczy jedni i drudzy się tam wybierają, ale kto tam będzie? Józef Młynarczyk. Proszę zwrócić uwagę już na ten start. Niektórzy zawodnicy już ociężale startują, wyczerpani szalenie. Już nie ma tej dokładności, tej precyzji, ale jest ta ogromna walka, ta determinacja o każdy kawałek tego boiska. I jedni i drudzy. Matysik. Molarek, Matysik, Lato. Polska wrzucać będzie piłkę na boisko. Lato. Leży Lato. Żółta kartka dla Bauma. Frank Baum otrzymuje żółtą kartkę. No sporo tych żółtych kartek.
i od początku właściwie sędzia bardzo energicznie wkraczał w akcję i słusznie, a mimo to parę było fauli z jednej i z drugiej strony i par ostrych wejść. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Ta dwójka zdaje się trochę bliżej niż 9 metrów stoi, no ale mimo wszystko Boniek po ziemi i proszę Państwa, rzut rożny dla zespołu polskiego. Wybijał Konrad Weise, a piłka właściwie nie wybijał, tylko odbiła się od niego jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Rzut rożny, sędzia pokazuje Smolarkowi, żeby się podspieszył, no ale jak tu się spieszyć, jak sił już brakuje. Rzut rożny Smolarek i jeszcze jeden rzut rożny. Widzieli Państwo tę precyzję? Piłka szła do bramki. Osiem minut do zakończenia. No ale nie wiem co teraz, do jakiego wniosku doszli sędziowie. Być może, że piłka była całym obłodem poza boiskiem. Może. No ładny to był manewr ze strony Bońka i Laty. Idzie Boniek prawą stroną. Piłka poza boiskiem. Daleko. Powrót jej. Steinbach. Weise. Derner. Janas walczący. Rusza Iwan. No, długo, długo powinniśmy trzymać tę piłkę daleko od naszego pola karnego. Jeszcze Iwan. Aj, dał sobie dzielić. Niełatwo odebrać tę piłkę. Każda strata piłki to przecież tak jak w koszykówce. Od razu możliwość na szybki atak przeciwnika. Idą lewą stroną. Znowu tutaj ten Steinbach zasłania się rękami. Boniek. Sędzia pokazuje ręka nastrzelona, bo inaczej z piłką dostałby twarz. Idzie Steinbach z lewej strony, to jest Kurbiuwejt, wejście w pole karne, fingowana właściwie akcja, wymuszenie jak gdyby na sędzim, że to jest coś w okolicach rzutu karnego, nic z tych rzeczy. Jeszcze jednak Kurbiuwejt i z objęcia na szczęście Józefa Młynarczyka, który akurat stał w tym miejscu. I Młynarczyk. I ten Smolarek, no skąd ten człowiek ma tyle sił, przysięgam, to ja nie wiem. Złapał się za głowę, otrzymał tam uderzenie końcem buta, ale idzie, wpada w pole karne, jeszcze walczy, wywalczył chyba rzut rożny. Sędzia jednak pokazuje, że piłkę od bramki wybijać będzie Grabecki. A jednak uderzenie było przecież Smolarka i bramka z ręką odbił piłkę poza boisko, no ale to już historia. Środek boiska, znów drużyna NRD w ataku, nie zatrzymana przez Matysika. Idzie Steinbach, gramy dalej, sędzia pokazuje. Groźna sytuacja. Żmuda, Derner, Riediger, Jałocha, Riediger, wysoka piłka. Młynarczyk. Proszę Państwa, Józef Młynarczyk. Maksymalnie wszyscy zdenerwowani. Sędzia żółtą kartką upomina Młynarczyka, to znaczy upomina. Otrzymuje żółtą kartkę chyba Młynarczyk za przed nie ma kartki. Tak mi się wydaje. Nie, nie ma kartki. Ale za grę na czas zostajemy ukarani rzutem wolnym pośrednim. Mur straszliwy zespołu polskiego jest Bał i Weise, jest także Kurbiuwej. Ustawia sędzia ten mur. No bardzo niewesoła sytuacja na 5 minut przed zakończeniem spotkania. 3-3-2 dla Polski. Baum rusza, ruszają też. Odbita piłka, niedobrze. Proszę Państwa, wybić tę piłkę, no gdzie jest? Jest tam po prawej stronie Libert. Cała drużyna NRD na naszym polu karnym. Główka, a i Młynarczyk kapitalnie odbił instynktownie. I sędzia pokazuje rzut rożny dla drużyny NRD. Niezwykle dramatyczne minuty.
Znów drużyna NRD. Już nie wiem, jak to określać. Czy to jest determinacja, czy to jest rozpacz i Młynarczyk. Niesamowita sprawa. W ostatnich 15 sekundach dwie kapitalne parady bramkarza łódzkiego Widzewa. Ta przed chwilą po tej główce z lewej strony, już nie pamiętam, kto to był. I teraz, proszę Państwa, w takim błagalnym, takiej błagalnej jakiejś pozycji, jak gdyby prosił, żeby piłka spadła mu w objęcia, spadła mu, proszę Państwa, i mocne uderzenie na prawą stronę do Iwana. No idź wreszcie tą prawą stroną. Poszedł, ale już wraca. Jeszcze jeden atak, prawa strona, to jest Wajze i Libers. Libers mający przed sobą Steinbacha. Jest Matysik i Iwan. Poszedł Boniek na prawo do Laty. Lato, trzymamy teraz piłkę daleko, po prawej stronie idzie Iwan. No może strzeli Andrzej Iwan. Dośrodkowanie, Lato głową poza bramkę. Dobra akcja zespołu polskiego, znowu trójką przeprowadzona misternie akcja w kontrwypadzie. 3 minuty do zakończenia spotkania i 3-2 dla reprezentacji Polski. Boniek, środek boiska, do Laty. No tutaj teraz ci rutyniarze powinni dać popis gry. Trzymać piłkę jak najdalej, ale to łatwo powiedzieć, proszę Państwa, z wysokości trzeciego piętra. Drużyna gospodarzy jeszcze w ataku i Żmuda. I nie w trybuny, tylko do Laty. Lato i Wójcicki. Wójcicki na prawą stronę do Smolarka. Smolarek i trochę z lewej strony aut. Faul, przepraszam. Kurbiuwej, Steinbach. Prosto do Dernera. Derner na prawo. Chyba nie zdąży do tej piłki. Strajf. Rzut rożny. 2 minuty do zakończenia. Główką Matysik i słusznie. Na drugą stronę. Rzut rożny. Liber. 3-2 dla Polski. Po ziemi. Oj, główka krótka na lewą stronę. Wybić, wychodzimy z pola karnego. Zbigniew Boniek na prawo do Laty. Lato teraz czeka na Bońka. Wybiera Smolarka, Wajze na aut. Aut dla zespołu polskiego. Zbigniew Boniek planowo 60 sekund do zakończenia spotkania. 3-2 dla Polski. Wrzucać piłkę będzie Roman Wójcicki. No daleko chłopie, tak tam na lewą stronę. Jest Jałocha. Dużo miejsca. Żmuda. Jałocha. I może z powrotem raz taki manewr. No zróbcie, bo to nic nie kosztuje. Iwan. No niedobrze. Można było z powrotem tę piłkę zagrać, ale sędzia pokazuje rzut wolny w kierunku bramki drużyny NRD. Właściwie za 15 sekund planowy koniec spotkania, ale sędzia doliczy jeszcze może minutę, może nie doliczy, może zapomniał o tym. Rzut wolny dla drużyny polskiej. Boniek i broni Grapentin. Zbigniew Boniek na ekranach Państwa, Grapentin i Wójcicki. Teraz trzymamy piłkę w środku boiska. Wójcicki i Boniek. Na lewo do Jałochy. Obrót piłka zawisły i lewą stroną wypuszcza tam Smolarka. Grapentin. Matysik. Jeszcze Matysik. Piłka na boisku jednak. Lato. Steinbach. Smolarek. Niesamowity Smolarek. Nieprawdopodobne serce do walki. Idą gospodarze. Gramy. Nie przerywa sędzia gry. Kurbiuwej. Liber. Zatrzymany atak przez Wójcickiego. Jest Iwan.
jest z prawej strony Smolarek. Proszę Państwa, czekamy na ten końcowy gwizdek, już minuta po planowym czasie. No tu już nam się nic zdarzyć nie może w tej części boiska. Smolarek zdaje sobie doskonale sprawę z tego. Tak, koniec, proszę Państwa, jesteśmy w Hiszpanii. Jesteśmy w Hiszpanii, witaj droga kochana Hiszpanio. I proszę Państwa, wraz z 24 drużynami przyszłorocznych mistrzostw świata Hiszpania 82, polska reprezentacja trzeci raz z rzędu, 74, 78 i 82. Proszę Państwa, wielka to sprawa, ogromna radość całej sportowej Polsce. Wspaniały sukces, tak potrzebny przecież nam ten sukces był. Proszę Państwa, ale ten sukces zrodził się, po naprawdę znakomitej grze zespołu polskiego. Wszyscy bez wyjątku dali z siebie wszystko. Wydaje mi się, że jednak należy pogratulować przede wszystkim naszym szkoleniowcom i trenerowi Antoniemu Piechniczkowi, który, nie wiem czy Państwo sobie przypominają, bardzo to chyba było taki wywiad z Karpacza, kiedy powiedziałem, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że Piechniczek coś na NRD wymyśli. I ten Piechniczek wymyślił coś na NRD w pierwszym meczu, bo Buncola, a w drugim meczu Matysika, Majewskiego i innych, którzy cudownie spisali się na stadionie w Lipsku, przypieczętowali, wygrywając w bezpośrednim starciu z tą najgroźniejszą drużyną w grupie, drużyną NRD. I proszę Państwa, jesteśmy na stadionach w Hiszpanii, a kto będzie naszym przeciwnikiem, to już jest zmartwienie losu. Losowanie, na które teraz czekamy, bo tak możemy powiedzieć, odbędzie się bowiem w styczniu w Madrycie i będziemy nie mniej denerwowali się jak dziś na stadionie w Lipsku. Oto właśnie, proszę Państwa, trener Antoni Piechniczek na rękach piłkarzy. Piłkarze nie mogą być na rękach Piechniczka, bo chociaż to chłop nas chwał, ale wszystkich by naraz nie uniósł. Proszę Państwa, dziękujemy im wszyscy.